Tak, na pewno uchodźcom i uchodźczyniom jest trudniej znaleźć mieszkanie niż Polakom, czy nawet niż innym osobom, które tutaj przyjechały do Polski z innych krajów, ale nie przyjechały przymusowo. I dlatego od początku to jest jedna z rzeczy, którymi się zajęliśmy. Szukamy tych mieszkań przez posty u nas na Facebooku, dlatego pewnie też jesteśmy z tego szeroko rozpoznawalni. Dzień dobry, pani Karolina Gębara z tej strony. Dzwonię w sprawie mieszkania. Dzień dobry pani. Czy ono jest aktualne? Tak. Mieszkania. Aha. 85 metrów tego? Tak. Tak, aktualne. No rocznie znajdujemy kilkadziesiąt mieszkań dla osób przymusowo migrujących na terenie Warszawy, ale też na terenie innych miast. Im jest trudniej znaleźć mieszkanie z różnych przyczyn. Myślę, że taka pierwsza przyczyna no to jest to, że po prostu najczęściej mają mniej pieniędzy niż Polacy i Polki i szukają mieszkania w tańszych cenach. Druga rzecz to jest taka, że wiele osób obawia się wynająć mieszkanie obcokrajowcom i kiedy ma do wyboru wynajem dla lokatorów, którzy są Polakami i dla lokatorów, którzy nie są Polakami, to po prostu wybiera dla tych, którzy Polakami są. Pomagamy też językowo, dlatego że często po prostu kiedy ci ludzie jeszcze nie znają języka polskiego i dzwonią na różne ogłoszenia szukając mieszkań, to po prostu jest im się trudno dogadać. I to też raz, że jest im się trudno dogadać językowo, ale dwa, że to już rodzi taki niepokój wśród właściciela, no bo zaczyna się martwić, co się stanie, kiedy już na tym etapie rozmowy telefonicznej jest się trudno dogadać, też trudno jest się czegoś o takich ludziach dowiedzieć. Wie pani co, no szczerze mówiąc to tak no niechętnie, że tak powiem, bo wolałabym, żeby to były osoby, które posługują się w moim języku ojczystym bądź po angielsku. Więc kiedy jest taki pośrednik, który mówi po polsku i który też zna kontekst kulturowy, który umie na przykład podpowiedzieć, co warto zawrzeć w umowie, żeby ta umowa chroniła obie strony, który umie wytłumaczyć niektóre rzeczy, na przykład, nie wiem, że należy segregować śmieci, czy jakie są godziny ciszy nocnej, no to bardzo często takie ułatwienie po prostu otwiera taką możliwość, że to mieszkanie może być też wynajęte dla uchodźców. W rodzinach uchodźczych, czy właściwie we wszystkich rodzinach cudzoziemskich, często jest tak, że w rolę takiego tłumacza wchodzą dzieci. Dlatego, że dzieci przez to, że mają kontakt ze szkołą, z rówieśnikami, najczęściej dużo szybciej uczą się polskiego niż ich rodzice. I później to dziecko jest tym przewodnikiem w urzędach, u lekarza, czy w każdej innej sytuacji dla swoich rodziców. Często też, kiedy rodzina szuka mieszkania, to prosi właśnie dziecko, żeby dziecko zadzwoniło do właściciela, to prosi, żeby dziecko zadzwoniło pod telefon podany w ogłoszeniu. I dla dziecka to jest po prostu bardzo trudne, bo kiedy dziecko nie do końca orientuje się właściwie, co ma mówić, a wie, że to poszukiwanie mieszkania jest bardzo ważną rzeczą dla całej rodziny, to może być to dla dziecka po prostu takie obciążające psychicznie. To może pani coś, nie wiem, powiem o tej rodzinie. Ja dzwonię w imieniu, ponieważ rodzice nie mówią jeszcze tak perfekcyjnie po polsku. Nie chcę, żeby dzieci dzwoniły i ja ich znam, ponieważ jestem fotografką i po prostu pracowałam z dziećmi na warsztatach. Na pewno bardzo, bardzo trudne było dla mnie dzwonienie pod numery z ogłoszeń. Kiedy to ja miałam powiedzieć, że szukam mieszkania dla rodziny cudzoziemców i to często jeszcze cudzoziemców z kraju odległego od nas kulturowo, gdzie po prostu można się spotkać z bardzo nieprzyjemnymi reakcjami ze strony właścicieli mieszkań oferujących to mieszkanie w ogłoszeniu. Chcę powiedzieć, dla kogo pani szuka, no, konkretnie. Rodzina z Dagestanu z trójką dzieci. Nie, to nie wchodzi. A dlaczego? Dlatego, że nie jest to za tyle osób, to jest maksymalnie dla dwóch, trzech osób, a nie za pięć czy sześć osób. No pięć, nie sześć, jak dobrze liczyć. Ale to nie jest... Wie pani, no różnie bywa, także może za chwilę być i osiem. I ja po prostu zaczęłam tego unikać, bo to było ciężkie psychicznie, kiedy... Raz, że wiedziałam, że to prawie na pewno nie zadziała, że po prostu cała ta moja praca jest na marne, ale nie tylko, że praca, którą robię, jest na marne i jakby to jest kolejna
za kolejnym telefonem mam nadzieję, że może tym razem się uda i że prawdopodobnie się nie uda, to bardzo często można było też usłyszeć różne nieprzyjemne rzeczy pod własnym adresem czy pod adresem tej rodziny. Więc wyobrażam sobie też, jak ciężkie to musi być dla takiej rodziny, kiedy oni sami dzwonią pod te numery z ogłoszeń i po prostu kilkadziesiąt razy pod rząd usłyszą coś niemiłego. Chyba podziękuję pani. Wie pani, to chyba jednak za dużo trochę. Dziękuję pani serdecznie za telefon, ale chyba nie pójdę w to. Ponieważ ja też jestem za granicą, ja mieszkam we Francji. Nie jestem na miejscu. I troszeczkę bym się obawała, że mogą być jakieś komplikacje. Ale jakiego rodzaju? No, że oni są obcokrajowcami. Po prostu. Myślę, że wiele osób w polskim społeczeństwie jest mało otwartych na obcokrajowców i to szczególnie właśnie na osoby, które pochodzą z bardziej odległych kultur niż ukraińska czy białoruska. To też jest w pewien sposób zrozumiałe, po prostu nie ma wielu takich osób w Polsce wśród nas, więc jest to coś dla nas, co nie jest po prostu jeszcze znane i oswojone. Bardziej mi chodziło o jakby Hindusów, którzy mają specyficzną kuchnię i potem słyszałam, że te aromaty zostają w mieszkaniu długo. No to wykluczenie mieszkaniowe to jest dość złożony termin, który można w zasadzie podzielić na dwie takie główne kategorie. Jedna to jest bezdomność, a druga to jest przebywanie w mieszkaniach, które są niezabezpieczone i nieodpowiednie. No i teraz co to znaczy, że są niezabezpieczone i nieodpowiednie? Niezabezpieczone mogą być prawnie, to znaczy nie posiadam tytułu prawnego do lokalu, w którym przebywam, na przykład umowy najmu, ale mogą być też niezabezpieczone w sensie społecznym, to znaczy miejsce, w którym przebywam, nie daje mi poczucia bezpieczeństwa, bo jest za małe, nie mam żadnej prywatności i nie mogę realizować swoich relacji społecznych. No i drugi człon, czyli nieodpowiedniość, i tutaj chodzi o to, że te mieszkania są nieprzystosowane do tego, żeby w nich żyć, czyli są niedoposażone, nie ma bieżącej wody, są zagrzybione na przykład. My mamy jakieś sieci znajomości, w sensie wychowaliśmy się tutaj, mamy rodzinę, mamy znajomych i tak dalej, więc nawet jeżeli rodzina nas nie akceptuje, no to jest ktoś, z kim utrzymujemy jakąś bliską relację prawdopodobnie, więc mamy u kogo przenocować. To i tak jest wykluczenie mieszkaniowe. Jeżeli nie mamy stałego miejsca zamieszkania, tylko musimy się tułać od znajomych do znajomych, bo to jest forma bezdomności, ale ona nie jest tak dotkliwa jak na przykład bezdachowość, czyli po prostu przebywanie w otwartej przestrzeni, spanie w parkach i tak dalej. Więc to jest ta forma wykluczenia mieszkaniowego, na którą uchodźcy i uchodźczynie są bardziej narażeni, bo nie mają tej całej sieci społecznej zbudowanej, którą my mamy. A kim pani jest dla tej rodziny? Ja jestem znajomą tej rodziny, a prowadziłam różne takie projekty artystyczne, w których brały dzieci udział i stąd się znamy. Ja bym może zaczął od tego, żeby się przyjrzeć argumentom osób, które mówią, że najpierw powinniśmy pomagać obywatelom, a potem uchodźcom, bo w nich jest dużo takich jak najbardziej uzasadnionych obaw. To znaczy Polska ma jedne z najbardziej przeludnionych mieszkań w Unii Europejskiej. Jesteśmy trzeci od końca pod tym względem. Mamy ogromny deficyt mieszkaniowy od czasu PRL-u do dziś, czyli mamy mniej mieszkań niż ludzie tego potrzebują. No i to powoduje, że zaczynamy sobie myśleć, no to najpierw musimy pomóc swoim. Trochę w myśl zasady, że jak coś się dzieje w samolocie, no to najpierw zakładam maskę sobie, a dopiero później swojemu dziecku, nie? Narodowości jeszcze? Z Czeczenii. To nie, na chwilę obecną proszę panią nie. A to się może zmienić? Znaczy wie pani co, no ja dopiero dzisiaj o godzinie 16 zamieściłem, około 14 zamieściłem ogłoszenie, tak? Proszę zadzwonić może w niedzielę, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę, uprzejmie. No i to myślenie pociąga za sobą określony sposób pomagania i dystrybuowania mieszkań i zasobów mieszkaniowych.
Czyli gdyby to chcieć zwizualizować, to moglibyśmy wyobrazić sobie taką kolejkę, w której stoją ludzie. Na końcu tej kolejki jest to wymarzone, upragnione, bezpieczne mieszkanie. No i w tej kolejce stoi emeryt z niepełnosprawnością ruchową, stoi kelner młody, który stracił pracę, bo jest COVID, stoi jakiś transchłopak, którego rodzina wyrzuciła z domu. No i oni wszyscy chcą gdzieś mieszkać, wszyscy są z Polski. No i w tej kolejce stoją też uchodźcy i uchodźczynie. No i teraz tak jak się myśli często o osobach, które pomagają uchodźcom i uchodźczyniom, to wyobraża je sobie się jako tych, którzy wbijają do tej kolejki i mówią: wy wszyscy idziecie do tyłu, teraz wypychamy uchodźców do przodu, bo oni muszą mieć pierwsze mieszkanie, bo oni są najważniejsi. No więc nie. To, co ja mówię, to to, że wszyscy muszą mieć godne mieszkania, bo mieszkanie jest prawem człowieka. No a jeżeli wszyscy, no to czemu skupiać się na uchodźcach i uchodźczyniach? Dlatego, że nie da się pomóc wszystkim naraz. A jest taka teoria w feminizmie, która się nazywa perspektywa intersekcjonalna. Trudne słowo, ale tak na ludzki język to znaczy tyle, że jeśli pomożemy tym osobom, które są najbardziej wykluczone w pierwszej kolejności, to wypracujemy rozwiązania, które będziemy mogli też zaaplikować dla tych osób, które nie są aż tak bardzo wykluczone. Więc jeżeli w pierwszej kolejności ja się dowiem, jak mogę pomóc uchodźcom i uchodźczyniom przez moją pracę badawczą, to te rozwiązania później będę mógł zastosować też do innych grup. Więc tak naprawdę pomagając uchodźcom i uchodźczyniom, pomagamy wszystkim. Dla mnie naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy to są Polacy, czy to są obcokrajowcy. Zresztą my mamy z mężem kilka mieszkań, zazwyczaj wynajmujemy. No ja bym sobie marzyła o takiej zmianie paradygmatu w ogóle, czyli żebyśmy przestali myśleć o mieszkaniu jako o nagrodzie. To znaczy, czy w pomocy społecznej, no przede wszystkim może model pomocy społecznej w Polsce jest taki, że musisz pokazać, że pasujesz do społeczeństwa, że jesteś dobrze zintegrowany, zintegrowana i dobrze się sprawujesz i wtedy dostaniesz mieszkanie, czyli mieszkanie jest nagrodą, nie? Więc ja bym proponował, żeby to odwrócić i pomyśleć o tym, że mieszkanie jest podstawowym zasobem, który należy się wszystkim i trudno jest zająć się swoją edukacją, trudno jest myśleć o znalezieniu pracy, trudno jest myśleć o budowaniu kontaktów ze społecznością lokalną, jeżeli to, co mamy w głowie, to jest, gdzie ja dzisiaj spędzę noc, bo nie mam bezpieczeństwa mieszkaniowego, gdzie ja się umyję, bo nie mam bieżącej wody. Więc jeżeli zapewnimy to, to jest taka absolutna podstawa, mamy to i potem możemy dalej pracować z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia, żeby się lepiej zintegrować. Więc mieszkanie nie jako nagroda, tylko mieszkanie jako prawo wszystkich. Czy byłaby Pani zainteresowana wynajmem dla rodziny cudzoziemskiej tego mieszkania? To zależy, skąd ta rodzina. Z Czeczenii. Halo? Halo, tak? Tak. Z Czeczenii. Aha, myślę, że tak, że nie byłoby problemu.